Nazywam się Maria Pirado-Fling, jestem mieszkanką budynku przy ulicy 3 Maja 2731. Budynek nazywa się Bankowiec. Jest to kamienica pochodząca z okresu modernizmu przedwojennego. Znajdujemy się w mini muzeum w podziemiach tej kamienicy. Jest to muzeum, które działa 12 rok. I ono powstało dlatego, że Gdynia kilkanaście lat temu zaczęła promować swoje miasto jako miasto z epoki modernizmu. Nasz budynek jest rzeczywiście taką typową perłą modernistyczną. Wszyscy spacerowicze, architekci chodzili po mieście oglądając budynki. My z kolei stworzyliśmy miejsce w schronie, w którym zaczęliśmy zbierać elementy wyposażenia mieszkań. Po mieszkaniach nigdy się nie chodzi i nie zwiedza tych mieszkań. W momencie modernizacji tych mieszkań my zbieramy to, co idzie na śmietnik i układamy właśnie w naszym mini muzeum. W pokoju, w którym są meble, stół i szezlong, znajduje się ściana bardzo ważna, na której znajdują się elementy wyposażenia klatki schodowej. Od razu widać, z jakich dobrych materiałów są stworzone. Widać mosiądz, widać pochwyty do bram, widać tablicę, spis lokatorów, widać numer mieszkania, skrzynki pocztowe. To są ważne elementy z części wspólnych. Jest również telefon wyposażony przez Niemców marki Siemensa. Jest też tablica Ziołowskiemu poświęcona, naszemu architektowi, który zresztą sprowadził swojego brata Zygmunta Ziołowskiego, działali wspólnie i ta tablica mówi o ich historii. Tu mamy dwa tomy kroniki. Kronika naszego budynku, jak powstawał, historia rodzin, które tu mieszkały, są wszystkie wydarzenia, które w ostatnich 12 latach powstawały. Kronikę pisze Monika Kaczmarek. To jest nasza mieszkanka. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Powiedział to marszałek Piłsudski. Jak to bardzo pasuje do naszego muzeum. My szanujemy zabytek, który tu się znajduje, każdy detal. To jest część schronów, filtry. Gdyby padła broń chemiczna, trzeba było przefiltrować powietrze, które było rozprowadzone tymi rurami po całym schronie. I tu wiatr. I szumi. W kuchni na ścianie znajdują się kratki rewizyjne, które mają swoje liczniki, które mają nawet producenta na tych licznikach, co jest bardzo ważne dla historyków sztuki, konserwatorów zabytków. Mamy autentyczną kuchnię węglową, która znajdowała się w każdym mieszkaniu. I mamy coś takiego, co rzadko się spotyka, lodówkę przedwojenną, wyciągniętą właśnie z mieszkania. Ona znajdowała się w spiżarce. Jest kredens, wyposażenie już klatki siódmej, ponieważ w pierwszej klatce, drugiej, trzeciej, czwartej była zupełnie inna zabudowa kuchenna. No i taką perełką naszą, naprawdę wypracowaną, to jest łazienka. Łazienka, która rzeczywiście w schronie była, była tam umywalka, natomiast myśmy odtworzyli prawdziwą łazienkę, wyposażyliśmy prawdziwą umywalką, suszarką do ręczników, umywaleczką z WC-tu, bateria, nawet bidet. To jest wszystko przedwojenne, każdy detal, nawet na ścianie żeśmy odtworzyli kafle, które były,
a na posadzce gorsze dziki, kafelki maluteńkie, które tworzą mozaikę charakterystyczną dla modernizmu. Jak już wszystkie łazienki zostaną kiedyś, za 10-15 lat, zmodernizowane i nie będą miały tych gorsecików, to ta jedna tutaj zostanie na wieki zrobiona właśnie przez nas, odtworzona, identyczny wzór. Jest też pomieszczenie, które ma elektryczne elementy, ebonitowe korki, ebonitowe dzwonki. Też mamy w tym pomieszczeniu element dekoracyjny, detal kamienia. Z klatki schodowej, z podwórka, z różnych miejsc. Jest jeszcze olbrzymia wanna. Wanna była duża, głęboka i żeby nalać do tej wanny wody, potrzebne były odpowiednie krany. Ponieważ w pierwszej klatce były dwie łazienki, więc mamy z dwóch łazienek różne krany. Jeden kran wychodzący ze ściany, z łapką prysznicową, a drugi kran bardzo ciekawy, wychodzący jakby z posadzki. Dzisiaj to jest po prostu szczyt marzeń, żeby coś takiego mieć, a to wszystko pochodzi sprzed wojny. To jest wyposażenie z 1936 roku. Przez prawie 12 lat zgromadziliśmy kilka tysięcy eksponatów. One są rozłożone po całym muzeum. I one mówią o historii ludzi, którzy tu mieszkali i o samym budynku. I to jest cenne. To jest dla przyszłych pokoleń do oglądania.